Wszyscy nagrywają wszystkich. Cześć Piotrek. A gdzie twój brat? Mój brat uciekł. Tak, wyszedł ze studia, nie wytrzymał argumentów. To my są brata. Nie. Ale ja nie uciekałem. Ale... Chodź. Nie to jest telewizja, to. Piotrek, trochę brzuszek ci urozwidzę od ostatniego spotkania naszego. Kurwa, jestem u siebie. No dobrze. Nie masz prawa nagrywać? Nagrywa. Powiedz, jak było na programie. No, Krzysiu, powiedz, jak było na programie. Czy podobało się, czy nie podobało się? Podobało się bardzo. Ty wyglądałeś dobrze. Ale mnie nie dopuścili w ogóle do głosu. Bo ja nie dopuściłem. Ty nikogo nie dopuściłeś do głosu. Ale Rafał też dużo gadał. Twój brat skapitulował i wyszedł. A to może, wiesz, dobrze, to tak, zaraz otwieram. Zapamiętają go, że wyszedł, nie? Chodzę swojego brata i tam mądrze. Ale dobra. Wszyscy powinni zmądrzeć. Gorączego... Weź już. ...programu nie było, niestety tak. Otwarte. Chowasz tutaj? Nie, no. No. I zajeżdżałem tam z powrotem. No. A gdzie napój? Napoje są twoje, tutaj. Tutaj jest cała torba twoja. Tak. No. Masz tam... Czekaj, wezmę kabel właśnie. No, wiesz co chcesz? Plazmę też, stół wielki też, będzie jeść przy nim też. Na niego 3 godziny, to tak krzyczą, że po garbu, ja na niego tak krzyczałem, że garbu mi bolał. Ja wiem, że... A telewizja zachowała się bardzo nieładnie, powiedzmy, bo nakręcili materiał też o Wojtku. Tak, a nie chcieli dać mu się wypowiedzieć. Tak nasza telewizja, za nasze publiczne pieniądze, tak. Możesz ich pozwać. No. Ja nie rozumiem, to jest dyskryminacja. Tak, możesz ich pozwać, bo oni pokazywali, jak ty wąchasz klej, a ty przecież nikogo nie upoważniłeś. Do pokazywania z filmów ze sobą telewizji nie, zresztą, tak, nie dałeś zgody. Ci, którzy to pokazują. Nagrywają to, i właśnie. Pokazują, a nie ty. No. Bo ja na przykład jeżeli ktoś się napije, w prywatnych okolicznościach, codziennie to nie można każdy tego pokazywać. Z nas idzie do kibla i robi kupę. Musi zrobić kupę. No. Ty akurat nie musisz tam zażywać narkotyków, ale z takich rzeczy się nie filmuje. I ten, kto filmuje takie rzeczy i udostępnia, ten demoralizuje, to robi. Nie chcieli go dopuścić, wiesz, do udziału w audycji. Ale zarazem był. Nie podobał się. Był. Nie spodobał się. Był. Tak. No, także to bardzo nieładnie ze strony, moim zdaniem, telewizji. Jak najbardziej. Tak. Telewizja jest reżimowa i dlatego nieładnie. Piotrek, a czy kiedyś była inna w Polsce? Nie reżimowa? Moja telewizja nie jest reżimowa. Czyli ale ty cenzurujesz. Zarobić na reklamach. Ale dobre miniaturki sam robisz, czy ktoś to robi? Tak? Dobra, już jedziemy, Krzysiek. Jedziemy. Dobra. Tak jest. Chodźcie.